Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora, Ma. dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek SpeedBuilda, i dziś zaczynamy odgrzewanie Starego Kotleta, czyli inspirowane odcinki, lub całkowicie zapożyczone odcinki moje stare. Ze speed buildów. Raczej większość będzie inspirowana. Mało jest takich, które będą typowo wzięte, bo nie ze wszystkich jestem stuprocentowo zadowolona, i część z nich wolałabym jednak na przykład inaczej zrobić, no bo to jednak są odcinki sprzed dwóch, 3 lat. Mi się zmienił trochę styl i robienia, i dekorowania, a przede wszystkim jestem bardziej dokładna w tym wszystkim, co robię teraz, więc na pewno wolałabym robić raczej inspirację. I dzisiaj zainspirujemy się moim starym odcinkiem z Willą selwadoradyjską, nazwę go identycznie. Tam tych większości odcinków nie ma już, więc jakby dla mnie to jest czysta karta, jeżeli chodzi o Was. Część z Was też nie wie w ogóle, że kiedyś współpracowałam z Tobiaszem na kanale Sims Week. To tym bardziej będą to dla Was super nowe filmy, także. Tyle z przygotowania, co dzisiaj robimy wilę selwadoradyską, czyli dżunglową taką wilę w stylu hiszpańskim. Teraz jest troszeczkę bardziej hiszpańska niż wcześniej, ale zdecydowałam się zachować kolorystykę, więc mamy tutaj taki mocny niebieski biel, bardzo dużo roślinności, bardzo dużo zwieszającej się przede wszystkim roślinności. Ten jest troszeczkę większy niż ten poprzedni. Po prostu lepiej to wygląda, lepiej będzie się w nim grało na pewno. Jeżeli chodzi o rozkład pomieszczeń, to mamy na dole przedsionek. Z niego wychodzimy w lewą stronę do salonu lub w prawą stronę do kuchni. I z kuchni i salonu mamy połączenie do tylnej części z jadalnią i wyjściem na zewnątrz. To jest bardzo otwarty domek, większość to są łuki. Mało jest tutaj drzwi jako takich. Tyle, co tak naprawdę drzwi są chyba do łazienki na dole. No i do łazienki na górze, takiej toalety, jakby. Na górze, właśnie, natomiast mamy sypialnię, taki pokój, którym możemy przerobić czy na pokój dla dziecka, jeżeli jedziemy z dzieckiem, chociaż raczej myślę, że rzadko kto jeździ akurat w dżunglę z dzieciakami. Więc w tym wypadku raczej można go sobie przerobić pod ten gabinet, taki z rzeczami potrzebnymi do archeologii, takiej typowej. Mamy też takie mini miejsce do posiedzenia wyjście na taras i wyjście na drugi, taki boczny taras. Na zewnątrz, naokoło, mamy głównie roślinność plus jeden takie miejsce, takie momencik dla. Spotkania czy ze znajomymi, czy właśnie zjedzenia sobie na zewnątrz lub posiedzenia na zewnątrz. Dlaczego styl typowo hiszpański? Dlatego, że najbardziej pasuje mi tam. Plus, domek nie jest w tej części takiej dżungli, dżungli tam na górze, tylko jest bliżej tego targu, więc tutaj te domy mogą być trochę bardziej oficjalne, troszeczkę mniej szalone, nazwijmy to tak, bo tak naprawdę tam na tą górę to nawet pasują fajnie takie domy, czy na palach jakichś, typowo kojarzące się z dżunglą. I dlatego też ten odcinek się nazywa Villa Selvadoradyska, bo ten domek to jest taka bardziej willa niż typowo jakiś domek dżunglowy. Może kolor nie jest do końca typowo hiszpański. Raczej, jeżeli chodzi o kolorystykę, to bardziej bym obstawiała grecki, ale jakby styl budowli jest bardziej hiszpański. Z dżunglowymi takimi bajerami w stylu zwieszających się roślin po bokach. Jeżeli chodzi o stylistykę wnętrza w środku, to jest... Starałam się szukać takich najbardziej obdrapanych, ciekawych mebli z niebieskim, żeby powtórzyć ten, ten zewnętrzny kolor. Jest tak naprawdę tam wszystko, co potrzebujemy. Jeżeli nie, to trzeba tam oczywiście sobie dodać, bo ja na przykład telewizora tam nie wstawię, bo nie pasuje mi do stylistyki tego typu domów. Wnętrze jest troszeczkę ciemniejsze ze względu na to, że po prostu jest mało mebli typowo w tych kolorach, które nie wyglądają źle, bo jeżeli chodzi o te bardziej jasne meble, to one są często czy z pomarańczową jakąś kolorystyką, czy z czerwoną, a te ciemniejsze są właśnie z takimi bardziej zimnymi, niebieskimi. No więc musiałam się tutaj troszeczkę ograniczyć, przejść w inny sposób, ale to samo było w poprzednim, że jakby wnętrze było ciemne, a zewnętrzne było dość jasne. Jeżeli chodzi właśnie o bieżdę na CC, no to mnie ta... Kolorystyka tych mebli ogranicza praktycznie zawsze, dlatego częściej robię ciemne wnętrza, bo po prostu ciemniejsze kolorystyki są ładne. Yy, te kolory ciemne są ładniejsze. Plus, może tak być też, że ja bardzo lubię po prostu ciemną kolorystykę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać oczywiście, jak Wam się podoba taki domek, czy gracie w ogóle w dżunglę. Ja akurat lubię. Ja z trójki bardzo lubiłam wymarzone podróże. Zawsze je przechodziłam. Jak zaczynałam nową simkę, to zawsze je przechodziłam praktycznie no co minusem było jedno, że bardzo dużo kasy możecie mieć z tego, ale z drugiej strony sprawiało mi to radość tutaj jak troszeczkę pograłam, bo jak wiecie, ja tak średnio grałam akurat w Simsy, raczej skupiam się na budowaniu, to jak trochę grałam, to grałam właśnie, że wyjeżdżałam tam też. Fajnie, fajnie, fajne jakby wyzwanie, fajna zabawa. I jak tam wyjeżdżałam, to zawsze przerabiałam sobie trochę te domki na takie... Ja lubię właśnie małe i tutaj tak samo jest dość mało przestrzeni, ale jest wszystko, czego potrzebujemy. Po prostu jesteśmy blisko tego targu, co też nie jest głupią opcją. Tak więc dajcie znać, jak Wy się zapatrujecie na ten domek. Jeszcze trochę ogłoszeń parafialnych. Ja ten filmik w ogóle, ten dźwięk nazywa, nagrywam drugi raz, tak samo do wczorajszego słapa dwa razy nagrywałam. Miałam chyba po prostu środę, bo jakimś takim dziwnym dniem. Miałam chyba zły humor, tak mnie jakoś ściągnęło do dołu i te dźwięki były takie, z których nie byłam bardzo zadowolona jakoś. Plus też dużo gorzej się zachowali sąsiedzie z góry, więc dzisiaj jest tak, tak w miarę, że nie muszę bardzo dużo wyciszać i że nie muszę tash zbyt szybko kończyć, bo po prostu jak wiecie, jak ktoś był w poni na poniedziałkowym live'ie, to ktoś w ogóle jeszcze wiercił mnie w bloku, także super. Jeżeli chodzi o speed buildy, to staram się Wam coraz więcej pokazywać na nich, no ale jednak jakby ogranicza mnie to, żeby obraz nie szalał i też ogranicza mnie tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, nazwę to humorem, ale to nie do końca jest humor, ale niektóre dni mam tak, że więcej dużo jestem w stanie zrobić i jestem dużo bardziej wkręcona w to, co robię, wtedy te materiały wychodzą dużo dłuższe. Jeżeli chodzi o ten materiał, który macie, jakby pod dźwiękiem, poza zdjęciami, bo ja i tak zawsze, nieważne, czy będę robić dużo czy mało wam na wizji, to nigdy nie zrobię wam całości. Chyba, że to będzie live, chyba, że to będzie jakiś challenge, który będzie tego wymagać. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, nie będę tak robić ze względu na tą ilość czasu, którą ja poświęcam na dekorację i jest ona dla mnie ważna, bo tak jak też zaczęłam oglądać swoje stare buildy, niestety. One traciły dużo na tym, że ja musiałam nagrać wszystko, zmuszałam się do nagrania wszystkiego, ale mówię Wam, jeżeli będę miała na przykład bardziej... Słaby dzień na budowanie, nazwijmy to tak. To po prostu te odcinki będę się starała, żeby były krótsze, i wtedy będę się starała Wam więcej zdjęć robić poglądowych, żebyście mogli widzieć więcej. O tak to nazwijmy. No bo wiem, że nie zawsze z tych zdjęć poglądowych jesteście w stanie jakieś rzeczy wyciągnąć, czy powiedzieć, czy coś Wam się podoba, czy nie. Tak więc wtedy będę bardziej szczegółowe te zdjęcia robić, żeby było więcej kątów po prostu. Plus teraz też, jak widzicie, dodaję zawsze zdjęcia od góry robione, czego wcześniej nie robiłam. A to jest świetny pomysł, bo możecie faktycznie zobaczyć plan od góry. A plan jest dość ważny. Przynajmniej ja lubię korzystać z planów, nawet jakby do każdej tak naprawdę budowy. Robicie u sobie ówcześnie, robić plan, zawczasu jakby robić sobie plan, a potem dopiero z tego planu jakby wychodzi coś innego, mniej lub bardziej podobne do tego, co zrobiłam na planie. Tak jak Wam słabię mówiłam, jutro będzie weekend. Brawo ja ale w weekend będzie filmik, nowa seria, o tak, nie filmik, tylko nowa seria, która będzie trwała za każdym razem dwa dni. Pierwszego dnia będzie cast, drugiego dnia będzie build i ona będzie się pojawiać co dwa tygodnie. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przed nami będzie kilkanaście odcinków z tej serii. Część osób może się już domyślać, bo to jakby nie jest pierwszy raz, jak ja robię tą serię. I będzie jeszcze druga w podobnym stylu. I to będzie seria z modami. Jeszcze. To na pewno napomknę. Ogólnie w tygodniu będę się starała Wam teraz stawiać 5-6 filmików. Czasem będzie to 7. Zobaczę, jak z czasem będziecie na pewno mieli co jakiś czas poradniki różnego typu. Będę się starała Wam co tydzień wrzucić Speed Build 1. W szczególności, że w tej chwili mamy tą serię Speed buildową plus jeszcze mam serię na, w planach jakby z budowy Brindleton Bay. Tutaj będziecie mieli trochę starych odcinków, trochę nowych odcinków. Wykorzystam sobie kilka, bo mam kilka naprawdę fajnych odcinków z Brindleton Bay, które już są jakby zrobione, ja i może troszeczkę je doprawię tylko. A w szczególności zrobię nowe zdjęcia i jeszcze będzie seria z budowy Glimmer Brook, ale to już bliżej możliwe, że się pierwszy odcinek pojawi jeszcze pod koniec tego miesiąca. A reszta odcinków będzie bliżej reszty, jakby serii. Więcej nie będę mówić, żebyście już się nie zastanawiali. Dowiecie się wszystkiego z czasem, jak będzie na to pora. I tak, na razie mówię Wam, będzie dużo różnych serii, dużo nowych serii. Dużo starych muszę też ciągnąć, no bo mamy tak naprawdę bardzo dużo tych serii. Tak więc raczej nie będziecie się nudzić. Będę się starała właśnie robić Wam, żeby chociaż raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu pojawiło się coś bez modów, ale, jak wiecie, moim, jakby, głównym, Celem na tym kanale jest pokazywanie fajnych wnętrz, i zazwyczaj one będą się opierały na modach Alfa czy Maxis Match. Postaram się też, właśnie niektóre serie zrobić bardziej Maxis Matchowe, ale raz w tygodniu będzie się też pojawiać coś, co dla osób, które nie korzystają z modów, będzie na pewno jakąś tam ciekawostką. Ale nie przedłużając, dajcie znać, jak wam się podoba filmik. Dajcie znać, co myślicie o nowych seriach, czy nie możecie się doczekać na weekend? Bo ja serio nie mogę się doczekać. aż usłyszę wasze zdanie na ten temat. Jeżeli chodzi o linki do socjarek, są w opisie. Zapraszam na mojego Instagrama po więcej mnie jakby jako osoby. Zapraszam do komentarzy, jeżeli wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. A na to chwilę ja się będę z wami żegnać. Do usłyszenia i pa pa.